Witam, z tej strony Rafał, dzisiaj vlogowo. Słuchajcie, konkursy modelarskie. Zaczynamy w tym roku od Olsztyna. Znaczy, wiem, że coś może wcześniej też będzie, ale to chyba raczej karton, tak mi się wydaje. A z tych um, konkursów, gdzie można wystawiać modele plastikowe, to na pewno będzie Olsztyn. W Olsztynie mnie jeszcze nie widzieli, więc plan jest taki, żeby żeby po prostu wystartować w konkursie. <laughs> Najpierw muszę namówić żonę. Żeby otrzymać pozwolenie pisemne na wyjazd do Olsztyna. E, dobra, no, żarcik taki. Więc 15, 16, 0,4, 2023. E, to jest weekend, to jest weekend od razu po świętach wielkanocnych, więc. E, e, jest ok, tak jeszcze jest pod jednym względem ok, nie muszę się spinać, nie muszę się spieszyć z niczym, ponieważ e, z racji tego, że nie wystawiałem się tam nigdy, to mam modele, które startowały w poprzednich e, sezonach, w poprzednich latach, w innych konkursach modelarskich, w których już nie mogę ich wystawiać, bo to tak nie można, no. <grym> że się wystawia coś, nie wiem, z roku na rok. Tego same, te, te same modele nie można wystawiać na, na innych konkursach, bo nie są brane pod uwagę. Po prostu A, w Olsztynie e, nie startowałem, więc dlaczego nie? E, dobra, przechodzimy. Datę znacie. 15-16.04, czyli został, został miesiąc z kawałkiem do, do rozegrania tej imprezy. E, co jeszcze? Z ważnych rzeczy to tutaj na stronie modelarze .ml, nie niepl, tylko ML możecie znaleźć informacje odnośnie kategorii konkursowych. Więc tak, kategorie konkursowe, modele plastikowe, to nas znaczy mnie interesuje, bo ja tutaj kartonowych model nie składam, więc jak najbardziej plastik dla mnie jest OK. I tak, samoloty. I tutaj są: to też jest ważne, istotne. Tutaj widzę, że nie ma podziału na odrzutowe z pierwszej wojny światowej, z drugiej wojny światowej, i tak dalej. Więc po prostu tak, seniorzy, 1, 1 do 72, i mniejsze. To jak najbardziej mnie interesuje. 4,8 seniorzy i 1 do 32 i większe też seniorzy, to są jak gdyby trzy grupy. Ja tutaj widzę, że ta grupa by mnie interesowała, bo coś tam na pewno znajdę. Śmigłowce, seniorzy bez podziału na skalę. Więc jakikolwiek śmigłowiec macie, możecie sobie tutaj, że jesteście albo, albo seniorem, albo juniorem, możecie sobie wystawić w Olsztynie. Idziemy dalej, pojazdy wojskowe na podwoziu kołowym co ważne i istotne moim zdaniem jest to, że na przykład seniorzy w 4 mogą wystawiać, tutaj już spoglądam na górną półkę, gdzie w blaszanym pudełku zamknięty jest Kubelwagen. <grym> Także 4-8 jak najbardziej tak, 7-dwójka też jest. Pojazdy wojskowe na podwoziu kołowym. Pojazdy wojskowe mam na podwoziu gąsienicowym, łącznie z artylerią samobieżną. I tutaj też występuje i 4,8, i 3,5, i 7,2. Także jest fajnie. Artyleria bez własnego napędu. Seniorzy bez podziału na, na skalę. Czyli gdyby udało mi się tutaj zbudować i pomalować, bo zbudowane to już praktycznie jest, flak 40 jakiś. To jak najbardziej OK. Z tym, że wiadomo, że jeżeli nie ma podziału na skalę, to ja będę się wtedy będę stawał w konkury z modelami w skali 1 do 35, 48 to tak może mniej, ale 35. I co wtedy? I wtedy no Siłą rzeczy, no, w skali 1 do 35 możecie upchnąć więcej niż w 7 dwójce. Więc e, tutaj uważam, że mm, to takie trochę bezcelowe to jest, no. Tak, tak mi się wydaje, bo i tak zawsze, jeżeli na przykład nie wiem, ktoś zrobi w 7 dwójce, nie wiem, jakiegoś jakąś na przykład 88. Niemiecko mi ktoś zrobi w 3.5, no to ta w będzie się prezentować lepiej, bo można więcej detali po prostu w tym ująć. No, takie jest moje po prostu zdanie. No, jeżeli ktoś nie, musiałby naprawdę super zrobić coś w 7 a to jest trudniejsze niż w piątce. Dobra, idziemy dalej. Dioramy. Seniorzy bez podziału na skalę, czyli tutaj ta sama historia, czyli 7-2, też podejrzewam, że. Chyba, że ktoś zrobi naprawdę super, no to wtedy tak, ale, ale przy, przy, tej samej, przy tej samej ilości pracy, naprawdę w czypiące, to się wszystko prezentuje o wiele lepiej niż w 7 dwójce. Zresztą w dodatków jest więcej w czypiące do takich dioram i tak dalej. Dobrze, statki, okręty seniorzy 1 do 700, seniorzy 1 do 350, seniorzy pozostałe skale, to statki, okręty to jest nie moja bajka. Pojazdy cywilne to też tak nie za bardzo moja bajka, i też nie ma tutaj podziału na skalę. Czyli po prostu ktoś jakiegoś ma, nie wiem, jakiś samochód cywilny, nie wiem, Straż Pożarna też pewnie będzie to się pod to tutaj kwalifikowała. Figurki to też tutaj figurki po piersie seniorzy, bez podziału na skalę juniorzy, bez podziału na skalę. Kolekcje. Juniorzy i seniorzy. Kolekcje modeli plastikowych bez podziału na skalę. Inne. Młodzice. Modele z klocków Lego. Proszę bardzo. Juniorzy Science Fiction, seniorzy Science Fiction, wszystko co lata. Seniorzy Science Fiction, wszystko co nie lata modele z innych materiałów, zapałki metal drewno. Inne wszystko to, co chcielibyście pokazać. Czyli można wziąć, przywieść model, jakiś inny, cokolwiek, cokolwiek zbudujecie. I później są modele kartonowe, tego już nie będę omawiał, bo yy, słuchajcie, nie będę omawiał, ale tak, samoloty z napędem śmigłowym, z odrzutowym, śmigłowce i, yy, i, i wiatrakowce. To już jest bardziej tutaj to rozbudowane, ale no słuchajcie, no, co mnie cieszy, to tutaj obecność skali 4.8. To się tutaj żali, bo kiedyś było, kiedyś na przykład w Winorskawiu była skala 4.8, teraz jej nie ma. Tutaj widzę, że jest 4.8, także, że ktoś, ktoś buduje, dla kogoś 7.2 jest zbyt mała. 3 piątka zbyt duża, to 4 jest tak w sam raz. Chociaż to jest taka bardziej skala samolotowa, można powiedzieć. Ale słuchajcie, no tutaj jest kilka, kilka kategorii, gdzie można się wystawić. I podejrzewam, że w 7 dwójce tutaj spróbuję. Chociaż mam kurczę samoloty, które wystawiałem na, na poprzednich imprezach. Może coś uda mi się dokończyć. Coś skończyć, nie wiem, zobaczę, czas jest i no na 95% można powiedzieć, że planuję być w Olsztynie w tym roku, przypomnę dla wszystkich, którzy, którzy tutaj się interesują albo po prostu chcą zobaczyć, a mają blisko np. do Olsztyna, to 15, 16, 04 praktycznie cały weekend taki modelarski, chociaż też wiadomo ja z, też jeżeli pojadę to pewnie też będę chciał nie wiem, dronem polatać, <grym> dronem polatać albo pozwiedzać Olsztyn. Zobaczymy. E, dobra, słuchajcie, to by było takie krótkie info, e, jakie są plany mode, moje modelarskie e, na najbliższy czas, bo to praktycznie został miesiąc. Mamy, mamy 9-10 marzec, więc Miesiąc i 5 dni, więc może, może to mnie zmotywuje, żeby coś tutaj jeszcze po, pobudować. Dobra, dzięki za oglądanie, dzięki za komentarze i do zobaczenia w następnym odcinku.